Cześć. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym taką kwestię poruszyć dotyczącą problemów z komunikacją między ludźmi, szczególnie w tych trudnych czasach. Tak się zastanawiam nad tym wszystkim i nie mogę dojść do jakiegoś jednoznacznego wyjaśnienia samemu, tak dla samego siebie, jak w ogóle może jakikolwiek konflikt, jakikolwiek problem, jakakolwiek kwestia sporna, jak może być kiedykolwiek rozstrzygnięta, jeżeli nie ma bądź jest bardzo mocno zaburzona komunikacja między stronami tego konfliktu. Na pewno zauważyliście coś takiego w waszym otoczeniu, w interakcjach, czy to z waszymi bliskimi, czy to ze znajomymi, czy w pracy, czy w szkole, czy gdziekolwiek. Ludzie po prostu nie rozumieją, co się do nich mówi, o czym się do nich mówi, nie rozumieją kontekstu, już nie wspominając o tym, że nie łapią żartu, czy tam sarkazmu, czy jakiejkolwiek ironii, czy czegokolwiek innego. I to nie jest nic nowego, to nie jest jakiś tam, wiecie, big deal, ale powiem wam, że według mnie jest to problem numer jeden, jeżeli chodzi o w ogóle jakąkolwiek, nie wiem, normalną, ludzką taką, jakby to powiedzieć, możliwość funkcjonowania. Bo słuchajcie, jak na razie to ta komunikacja według mnie działa tak w jedną stronę, czyli ktoś komuś mówi, co ma robić i ten to po prostu robi. Bo jakakolwiek dyskusja, oczywiście ja to strasznie wszystko mocno upraszczam i uogólniam, bo to nie jest tak, że każdy jeden przypadek można w ten sposób opisać, aczkolwiek na pewno zdecydowaną większość przypadków prób porozumienia się między stronami jakiegokolwiek konfliktu, w jakiejkolwiek dyskusji, zawsze sprowadza się do tego, że jeżeli się nie znajdujemy na tej samej stronie w tej dyskusji, jeżeli nie wiemy przynajmniej w 80 czy 90% o czym mówimy, o czym ta druga strona nam mówi, to my będziemy tylko skazani na, no nie wiem, takie bierne słuchanie czegokolwiek, a i tak chcemy, i tak będziemy upierali się przy swoim, bo my nawet nie wiemy, co druga strona ma do przekazania. I tu już nie chodzi o jakieś, wiecie, czytanie między wierszami, wyłapywanie kontekstu z jakichś tam zawiłych wypowiedzi, tylko normalna, zwykła komunikacja. Jest po prostu w fatalnym stanie. Tak na dzień dzisiejszy ja to widzę. Także no powiem szczerze, że jestem mocno, mocno zaniepokojony. To raz, dwa. Taki zrezygnowany, można by powiedzieć. Bo słuchajcie, nieważne jaką wiedzę posiadasz, nieważne jak bardzo mocno zrozumiałeś jakieś zagadnienie, jak ty nie jesteś w stanie tego przekazać komukolwiek, bo w większości przypadków po prostu ktoś nie rozumie, o czym mówisz. Dotyka to oczywiście każdego w jakim stopniu. Ja zauważam ten problem już od jakiegoś czasu, od lat można powiedzieć. Aczkolwiek nie znaczy to, że mnie ten problem nie dotyka. Ja też wielu rzeczy nie rozumiem, ale przynajmniej rozumiem to, że mogę czegoś nie rozumieć, nie? A najgorsze w tym wszystkim jest to, że ktoś nawet nie wie, że czegoś nie wie i nie wie, że tego nie wie, że nie wie, nie? No, tak to niestety wygląda. I powiedzcie mi teraz, jaki ma sens jakikolwiek content, jakakolwiek merytoryczna zawartość, jakiegokolwiek argumentu, w jakiejkolwiek dyskusji, jeżeli rozmówcy nie rozumieją się nawzajem. A skąd wiemy, że się nie rozumieją? No to wystarczy posłuchać sobie jakiejś dyskusji albo wziąć udział w jakiejś dyskusji wymagającej użycia troszeczkę więcej swojego intelektu niż przy na przykład zastanawianiu się, jak sobie dupę papierem podetrzeć, prawda? No to wystarczy zobaczyć na to. Jeżeli nie rozumiemy, o czym mówimy w danej rozmowie, czy tam w danej wymianie argumentów, no to zawsze się ta rozmowa skończy tak samo, jak się kończy teraz. Dobra,
zmieńmy temat najlepiej. Już pomijając to, że tracimy przy tym czas i tak dalej, nie? I jeszcze jedno, do czego zmierzam właśnie tymi tutaj przemyśleniami, wywodami, jest to, że ja uważam, że jeżeli dyskusja w ogóle nie dotyczy jakiejś obiektywnej, to raz, materii, a dwa, materii, w której przynajmniej znamy jakieś podstawy w ogóle rozmowy, że wiemy, o czym rozmawiamy, chociaż w jakimś najmniejszym stopniu, no to ta dyskusja jeszcze może gdzieś tam dojść do czegoś, ale w większości przypadków to jest marnowanie swojego czasu, strata czasu. Tłumaczenie komuś, czy bycie tym, któremu się coś tłumaczy, to jest już obojętnie, w jakiej się sytuacji znajdujemy. Tłumaczenie czegoś, gdzie ktoś kompletnie nie wie, o czym się mówi, bo pojęcia albo wiedza tej osoby jest, albo po prostu brak zainteresowania, o to też jest taka typowa ignorancja, że po prostu mówisz, jak to się mówi, jak do ściany, a ktoś nie jest zainteresowany, bo ma swoje przekonania, swoje argumenty. No jaka jest przyczyna, to już nie jest istotne. Ważne jest, co wychodzi z tego na samym końcu, czyli brak komunikacji, zakłócona komunikacja. Rzucanie do siebie jakimiś, prawda, zwrotami, zdaniami, takimi przemyśleniami, które w ogóle nie są wytłumaczone, które nie są w żaden sposób zaakcentowane odpowiednio, żeby odbiorca mógł się w ogóle domyślić, czy my chcemy coś przekazać, czy my chcemy o coś zapytać. To takie, wiecie, jak ktoś pisze nieraz komentarz, czy gdzieś tam jakiś post i nie postawi znaku zapytania, a zdanie jest tak skonstruowane, że z niego można wywnioskować, że albo ktoś coś twierdzi, albo o coś pyta i teraz musimy się domyślać, nie? To w rozmowie jest podobnie. Najgorsze jest to jeszcze w tym wszystkim, całym zamieszaniu komunikacyjnym, jak ktoś, jak to się mówi, mówi o niebie, a ty o chlebie, nie? Ludzie, nie wiem, czy umyślnie, czy nie, rozmawiają na jakieś tematy, włączając to jakieś pośrednie ścieżki, pośrednie wątki, albo całkowicie rozmawiam na dwa różne tematy w jednej rozmowie, nie? No, wiecie, ja tak to widzę, no nie wiem, czy ktoś się też z czymś takim spotkał, raczej się spotkał, tylko co ja teraz tutaj próbuję przekazać, to że jak dla mnie skala tego problemu jest masakryczna, nie? Ja naprawdę nieraz ja się też zastanawiam, czy ja wszystko rozumiem, bo wszystkiego nie rozumiem, ale czy chociaż jestem w stanie nadążyć za pewnymi tutaj zagadnieniami na tyle, żebym ja mógł w ogóle jakąś rozmowę prowadzić. No, ale w większości przypadków, niestety, o zgrozo, no wychodzi na to, że kurczę, ja rozumiem, a inni nie do końca. I to nie znaczy, że ja się uważam za jakiegoś wybrańca albo specjalnego człowieka, jakimś tam wywyższonym, wiecie, ego i intelektualnie nie wiadomo jak tam oświeconym. Bo tak nie jest, jestem zwykłym człowiekiem jak każdy inny, tylko ja niestety albo stety nabyłem jakąś taką dziwną zdolność, można powiedzieć, do tego, że strasznie jestem wrażliwy i strasznie, strasznie czuły teraz na tym punkcie. Albo to świadczy o tym, że ja właśnie zrobiłem się z jakiegoś powodu na to wyczulony, albo po prostu ludzie w dzisiejszych czasach zaczynają odjeżdżać tak mocno, że ja już to zaczynam z przerażeniem w oczach dostrzegać bardzo mocno z każdej strony. Ludzie po prostu nie wiedzą, o czym rozmawiają między sobą, nie wiedzą, co się do nich mówi, nie mają w ogóle pojęcia, są oderwani od rzeczywistości i niestety to przybiera coraz jakby większy obraz. To jest takie bardzo widoczne. No, zawsze to istniało, prawda? No ale jest jednak, powiedziałbym, no teraz ja to tak widzę, może mi się coś w głowie po prostu upierdzieliło, też tak może być. Rezerwuję sobie prawo do tego, że postradałem zmysły i też tak może być, że mi po prostu odjebało całkowicie. No. Nie wiem, to już niech oceni ktoś, kto może mi się przygląda z jakiejś tam strony, to zresztą mnie to tam za bardzo nie interesuje. Ja mniej więcej staram się jakoś weryfikować siebie, czy jeszcze jest ze mną w miarę dobrze, czy już nie. No ale powiem wam, że jeżeli chodzi o tą komunikację, o to, jak się ludzie dogadują, o czym w ogóle rozmawiają między sobą i co z tych rozmów wychodzi, jak tak się trochę przeanalizuje te pewne kwestie, no to w większości przypadków, chyba w 95% bym dał, no to jest tragedia, nie? To jest
To jest, ktoś się, najgorsze jest to, że ktoś się mocno stara, na przykład być w jakimś, w jakiś sposób obszernie stara się wytłumaczyć pewne kwestie, stara się być, dostarczyć jak najwięcej informacji w miarę zorganizowany i poukładany sposób to przekazać, na ta druga strona nic i najgorsze jest to, że przytaknie, ale w ogóle tego nie odbierze, to w ogóle nie siada. No jak mają w ogóle jakieś być kwestie rozwiązywane, jeżeli to nie idzie w ogóle, więc tak na koniec to powiem wam, ludzie, zacznijcie być specyficzni, zacznijcie może doprecyzowywać bardziej to, o co wam chodzi, bo nie każdy jest telepatą, nie każdy umie czytać w myślach. No i wiecie, to nie chodzi o to, żeby rozwlekać wszystko może zbytnio, tak jak ja to nieraz robię, przyznaję się do tego, to jest moja niestety wada, no ale chyba, powiem wam szczerze, chyba jest to lepsze niż jakaś wymiana półsłówek i potem nic z tego nie wychodzi. To nigdy ta sytuacja, która jest, która była i która pewnie nie jedna będzie taka niezbyt ciekawa, no nigdy się nie rozwiąże, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma komunikacji. Przekaz informacji jest na tak słabym poziomie, że to jest po prostu no, zatrważające, nie? Niestety. Ja to tak widzę przynajmniej. Być może się ze mną zgadzacie, być może nie, ale według mnie jest poziom krytyczny tego właśnie, tej kwestii. Jest po prostu tragedia, jeżeli chodzi o komunikację. Moja rada taka dla mnie, dla siebie właśnie i dla wszystkich, przykuwajmy większą uwagę do tego, o czym mówimy, kładźmy nacisk na to, co jest istotne i przekazujmy to w taki sposób, żeby ta druga strona zrozumiała, i naprawmy te pewne rzeczy, które da się naprawić i sprawmy, żeby było po prostu troszkę lepiej pod tym kątem, chociaż przekazywania informacji. Doprecyzowujmy, bądźmy specyficzni, bądźmy konkretni w tym, co mówimy. I upewnijmy się, że druga strona w ogóle zrozumiała i może potwierdzić to, o czym powiedzieliśmy. No tak to widzę. Dobra, dzięki śliczne za uwagę, trzymajcie się, cześć. A na koniec wsadzimy kamerę do wody. O, żeby było śmiesznie.